Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym poradniku na kanale NVIDIA GeForce Polska i dzisiaj sobie porozmawiamy o oknie timeline'u. Ja nazywam się Mateusz Pieniążek, na co dzień zajmuję się produkcją wideo na kanale WeLive, także co, lecimy? Ale zanim, żeby wszystko płynnie działało i hulało, to pamiętajcie oczywiście o sterowniku NVIDIA Studio, który zoptymalizuje Wam pracę w Premierze. Skoro sterownik zaktualizowany i włączony, to teraz lecimy. Timeline, czyli ogólnie okno sekwencji. Zacznijmy od góry. Ikonka z magnesem jest odpowiedzialna za to, że gdy przyciągacie do siebie dwa ujęcia na timeline'ie, to dociągnięcie je do faktycznego końca ujęcia. Gdy ta funkcja jest wyłączona, to ujęcie, które będzie dosuwać, może Wam wejść na to ujęcie właśnie po lewej. A kolejna funkcja to Linked Selection. Gdy jest włączona, to klikając ujęcie na ścieżce wideo, automatycznie będzie Wam się też zaznaczać też zlinkowane audio tego ujęcia. Tak dla konkretnego przykładu. Zrzucacie na timeline pliki wideo, który ma w sobie audio. Włączacie tą funkcję i możecie przesunąć na timeline'ie i audio, i wideo za jednym razem. Jeśli funkcja jest wyłączona, to przesuwając wideo, audio zostaje w miejscu. Dalej, Toggle Track Lock. To po prostu zablokowanie edycji na danej ścieżce. Jeśli klikniemy sobie te blokady na ścieżce V1, to nie możemy na niej edytować żadnego klipu. Nie możemy tu nic wrzucić, ani przesunąć coś, co jest na tej ścieżce. Dalej, Toggle Track Output. To funkcja odpowiedzialna za ukrywanie podglądu danej ścieżki. M na ścieżkach audio to nic jak skrót od słowa mute, czyli wyciszenie danej ścieżki. S to za to skrót od słowa solo. Jeśli włączamy tą opcję, to będziemy słyszeć tylko i wyłącznie tą jedną ścieżkę, na której mamy włączoną funkcję S. Moi drodzy, pamiętajcie, że te ostatnie funkcje, o których wspomniałem, mają bezpośredni wpływ na to, co wy renderujecie. Jeśli zaznaczycie, że któraś ścieżka będzie wyciszona bądź też niewidoczna, to Premiere wyrenderuje Wam finalny plik bez tych właśnie ścieżek. Dobra, to pewnie zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje, jeśli klikniemy sobie w te ikonki A1, A2, V1 itd., itd. To nic innego jak wyłączanie lub włączanie ścieżki, na którą chcemy sobie wrzucić dany plik wideo lub też audio. Jeśli będziemy na naszej sekwencji mieć włączony tylko A1, to przeciągając plik z okna projektu na timeline, zaimportujemy tylko pierwszą ścieżkę audio nagraną w pliku. Jeśli zaznaczymy wszystkie cztery, to na timeline automatycznie zaimportują się cztery ścieżki audio nagrane w pliku. W przypadku ścieżek wideo, to ta, którą jest włączona, to na nią przeciągając plik wideo będzie się dodawał. Myślę, że wystarczająco Wam przybliżyłem temat tych najbardziej podstawowych i najbardziej przydatnych funkcji w timeline'ie. Jeśli czegoś chcielibyście się więcej dowiedzieć, to dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia.